Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Dzisiaj widać, jak widać, kopanie martwi. No, aż sapa sobie zrobiłem wrażenie. Dobra. Jestem oczywiście chory, no bo to jest ten sam dzień, co nagrywałem flota na osadzie. Tylko minęło z 7 godzin. A ja kurde, dalej na kompie siedzę. Znaczy, oczywiście, no nie grałem przez te 7 godzin, no nie ten. Żeby nie było, nie? Wtedy jak nagrałem tamten odcinek, no to nagrałem sobie jeszcze 2 godziny odcinka z Wielmoży. No i wtedy położyłem się na łóżko i leżałem i sobie oglądałem. I teraz w sumie można powiedzieć, że o 18? 18 na kompa chyba wszedłem. Nawet nie o 18, bo potem jeszcze byłem zjeść. Stój, Dewulf, bo ja cię muszę przestawić. 13 ton marchwi z przejazdu. No niby spoko, nie? Oczywiście ta prędkość jest zwiększona tego kombajnu przez moda. Zwiększyłem sobie na 15, bo on tak to jechał 8. Właśnie nie wiem, czy to nie zabiłem trochę tej marchwi, ale... Pole sobie bardzo ładnie obkopałem holmerem. 220 ton dało z tego, z tych wszystkich poprzeczniaków i tych wszystkich objazdów tu dookoła, więc luks. No a zrobiłem to z tego względu, żeby ładnie się kopało na odcinku i wszystko było ogarnięte. Bo tym to ja bym za diabła poprzeczniaków sobie nie wykopał, więc no, musiałem skorzystać sobie z takich rzeczy. Więc tak to wygląda, nie? Tutaj sobie okopałem tego klina na te dłuższe kawałki, żeby się opłacało chociaż ruszyć tym kombajnem. Tutaj z klina jeszcze z poprzecznych zrobiłem. Tutaj trochę większy wyszedł, ten trochę mniejszy, no bo tak bardziej pod skosem jechałem. No ale zacząłem od długich sobie kopać, żeby jak najwięcej wykopać tego na odcinku. Bo te krótkie jak się nie wykopie, no to wiadomo, nie? To tam już po odcinku się pobędzie tyle. Na odcinku chcę, żeby jak najwięcej wykopać, więc... No jest dopiero druga minuta, więc to spokojnie. Tutaj też jest ładny poprzeczniaczek zrobiony. Bo ja tak ruszyłem... O, patrz, moje nasiona jeszcze tu leżą od tego odsiewu marchwi. Oczywiście to są nasiona zwykłe, tak? Znaczy, no trochę te marchwi będzie, bo jest daleko do łożenia, więc... Ale fajne pole jest do tego. Dobra, syp, 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 syp. Mógłby lekko podnieść jeszcze ten taśmociąg. I teraz tak, cztery rządeczki. No i poszli. Tam gdzie pies jakiś jest ustawiony. Chyba podziemnik 15-metrowy, ale nie wiem. Tam akurat od czego ten GPS, to tam jest nieważne. 12-3. 12-3? A to pewnie, to od wałów wtedy musi być. Bo nic innego niż 12-3 nie ma metra. Tylko wał ma taka szerokość. Czyli gdzieś musiałem wałować. No ale nieważne. Co to za różnica, nie? Co to za różnica, czy to są. Czy to jest GPS od wałów, czy od ciebie? No i tak, tylko ja sobie go klikam, żeby prościutko jechać, żeby w kombajnie wjechać i tyle. No i tak to wygląda. O! Dzisiaj może jeszcze live'a sobie w nocy zrobię. Ty, bo dość widzę, że tutaj te wysiedlenia zaczęły ruszyły się. Chyba znów mój kanał wrócił do takiej, można powiedzieć, lekkiej żywotności. Bo ten poprzedni tydzień to cały wszystkie odcinki po 40 wysiedleń, nie? I dopiero po 3-4 dniach dopiero wskakiwały na stówę. Nawet niektóre nie.
Więc ten tydzień był tragiczny dla mnie na YouTube. To idzie, Jezus. Na tym klinie trochę więcej kręcenia będzie, więc tam będzie oczywiście dużo dłużej będzie zestaw kopany. Tutaj troszeczkę szybciej to idzie, bo jest długi przejazd. Ja tam łapię 14 ton na przejazd, więc teraz mam 10, to będzie 24 tony, tak? To zobaczę, czy będę chciał kolejny przejazd, czy nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy. Właściwie nie wiem, czy jeszcze jeden sezon będę kopał tak jak te... O, patrz, teraz tak złapałem, że 5 rządków nawet kopię. No ale dobra. Może przynajmniej więcej przyczepy będzie. Właśnie nie wiem, czy będę jechał jeszcze jeden sezon z Marchwią tak w taki sposób? Czy po prostu już będę w kolejnym sezonie jakieś może wielkie... Oj, zapis. Czy może jakieś wielkie pole sobie zasieję tej Marchwi wyrąbany i będę kopał to Holberem. Ogólnie miałem 2 sezony się tylko pobawić, tak? Tą Marchew. Tak jak teraz, a potem to wszystko... Wiem, co ja muszę zrobić. Zmienić tryb produkcji. Na nieprzechowywanie, tylko na handel. Niech to od razu sprzedaje, bo cena zupy marchewkowej jest taka sama za 3000 przez cały rok, więc to tam jest różnica może 100 zł tam, z tego co pamiętam, więc lepiej niech sobie to sprzedaje i tyle, nie? A te 100 zł, czy ja mam, czy nie, to tam. No i dobra, niech to dosypie, to będzie 27500 chyba na tyle. Będzie 500? Będzie. No i dobra, pojadę to wysypać, no bo już bez sensu. Bez sensu, żebym ja to dalej kopał sobie, nie? Dobra, 2 kółka i jest przyczepa, więc spoko, nie? Znaczy przyczepa, zestaw, 60 ton. Teraz kogut? A, bo jest koguta. Nie mam planu na taką jedną fajną serię, ale nie będę mówił jaką. Znaczy serię. Może na Baleronie dzisiaj sobie zagram na live? Też by to nie było głupie. Albo może jakąś 15, 13 zagram, nie nagram, tylko zagram. Nie wiem, pomyślę. Co jest? A, ale mi wjechał. Przecież to mogłem się spodziewać, że to skręci, ale dobra. Przeżyjemy. Jeszcze kurde, Leningrad by się przydało nagrać. Wtedy bym miał wszystkie odcinki nagrane. Bo to jest odcinek na czwartek, na piątek już mam i teraz na wtorek jeszcze potrzebuję. Na poniedziałek oczywiście mam. Ale to na poniedziałek to sobie jutro zrobię tego. Balerona prawdopodobnie. A może, no może dziś. A nie, to muszę go wyrenderować, to nie, to muszę. To jutro sobie na spokojnie to zrobię. Żeby go wrzucić. A ten już powinien się wrzucić chyba, nie? Tak mi się coś wydaje, że już się powinien powoli wrzucić. Wielmorza. A jak nie, no to powinna być końcówka. A, już się wrzuciło teraz, dobra. To dobrze. Teraz tylko przetwarzanie i będzie git. Jutro do 10 musi przetrzymać ten film na niepubliczny. Ale to się da. O! Ile zarzuciło. Czemu mam tu 23 FPS? Właśnie muszę zobaczyć, ile mam przy tym Marchwi. Bo tutaj mam 36, o. Dobra, wróciły FPS. A to
tutaj już jest 240 na magazynie. W sumie na 3 niech sobie leci. Albo nie, bo godziny są działania i wtedy mi zabierze pieniążki, to mnie. Ale tak za dużo to tych pieniążków nie ma. Właśnie tutaj tak do wysypu powinien być jeszcze wyjazd, nie narysowany. Tutaj taką między krzakiem. Może później to namaluję kiedyś. No bo to wielkie kukurydze miało być, pamiętam, bo to miało być na kiszonkę to wielkie pole. Bo tak sobie myślałem, że może tu markiem by zasiał. I holmerem kopał. No ale później tak sobie pomyślałem, no gdzie? Czy to kukurydza miała być? To jest soja skoszona. Myślę, że wielkie pole marchwi. Myślę, że 31 może być. Dziś jeden na przykład przed domem, o tutaj to malutkie przed domem po prawej, jeszcze walny z marchwią i wtedy myślę, że na Holmera by było idealnie. Bo dwa sezony się pobawiłem The Wolfem, starczy. Myślę, że będzie git. Nie no, myślę sobie naprawdę, czy zrobić sobie... No nie wiem. Generalnie to Balerona mogę na live zrobić, ale wy. W ogarnianiu. Czyli przebijanie czasu. Ewentualnie. Możliwe, chciałem na dwa odcinki zrobić. Żniwa na dwa odcinki i ostatni jest sprzedaż i... No i ostatni odcinek to sprzedaż ogólny. Maszyn i soli. Gwiazda. Chyba tak musi być. Bo tam chyba tylko zasiadanie zawołałem, nic nie przebijałem. A tam sobie trochę do przebijania by było czasu. Do października, nie? Dobra, GPS on, ja idę drzwi otworzyć. A co? Nie, nie było nikogo. Ja? Mówisz? Zresztą upadają. Ile minut? 13, nie wiem. Nie ma liczone. Nie wiem, najlepsze by tej kopalni biura. Tutaj kopalni marki do końca zrobił. Wszystkie te produkty sprzedał. No i ten był głupi. Jak tu jest 13 minuta? Ja tu ze dwa, może 3 zostały kupię. Ja tą resztę poza odcinkiem muszę kupić. Więc może te kopanie na lewej nie były takie głupie. Żeby stopać już wszyscy za siebie. Ewentualnie obornik sobie rzucić. Bo to wymaga orki czy nie? Pewnie nie. No.
Wapno nic nie wymaga, więc jest ok. Tu muszę to połączyć. I te pola muszę połączyć. Więc to będzie dużo co robić. No. Cześć Kuba. Co byś chciał? Nie wiem. Nic. A kto ci powiedział, że idę? Nie, bo chory. Gdzie? A? No czas mam, ale chciałem na lewej ogarnąć sobie te sejmy. No niby nie, ale... No myślę, że zrobię. Bo mi został tylko jeden odcinek do nagrania. Jak chcesz to mać na kanał, bo ja nagrywam sobie odcinek. Jak chcesz, jak nie, to nie. No dobra, to na razie. To na razie. Oj, pewnie się tak nie wykręcę. Ale dobra, dam sobie drugą przyczepę. Nie chcę na drugą, bo to... No, dwa kółka. Nie wiem, czy jeszcze by zestaw kupać. No, tam jeszcze jeden zestaw ukłopię, nie? Może już jazdę nie pokażę, tylko się tepnę. Bo to też jest dobry pomysł. Myślę, że tak można zrobić, nie? Mówię, to mam kopanie, kopanie jeszcze, więc... Jeśli jakby jeden zestaw więcej ukopał, to mnie to zmieni w odcinku. Amory. To dawaj. No i dobra. Ale mnie obróciło. Dobra, dałem radę. Wiem, że ten zestaw trzeba kopać, to będzie za dwa kółka, no to już tylko na tych długich za dużo nie zostanie. Wtedy te krótkie by zostały na oliwa. Tak trzeba będzie zrobić, chyba. A, tu nie mam tego moro, co chodzi. Tu jest tak, tu jest tak.
No i tyle trochę więcej dano tylu, bo jest pełne przednie do tego. Ej, już mam tu pełno, już muszę się teleportować. Dobra, tepnę się szybko raz, dwa i wrócę tu, żeby jeszcze jeden zestaw nakopać i tyle. No bo jest 21 minuta, to tak będzie 30 minut. Myślę, że 8 minut powinien nakopać. No spokojnie. Dobra, może być tak sobie. A w tym czasie, co pójdę na kibel, to Elengrad będzie siany. Dobra. Teraz nie wiem, co tam robić. Na odcinku. Właśnie. Treści. Elengrad z Siewsorga. Ostatni był. Z Siewsorga? Czyli to wiosna musiała być. A wcześniej co było? Balentyn. Bornik. Przed obornikiem co było? Znaczy, to nigdy nie widzę. A jeszcze wcześniej? Zima była. Okay. Już parę pól mamy kupionych na tę mapę, nie? Ale tutaj do końca tej serii też się daleko. Ale w tym roku powinno się zakończyć. Tutaj dużo już nie ma w sobie pól. Takich zwykłych pól. Ale jak będą pieniądze swoje, to zobaczcie, jak to będzie szło. Kombajn nie trzeba będzie. Jakoś to pójdzie sobie. Nie wiem. Dobra, przesunę się jak tu bliżej. Trochę bardziej na środek spał te mapy. Co tam nie robię rzeczywiście, ale... No to jest na czwartek. Ja tu robię 2000 krów, to mogę sobie jutro nabrać. Balerona też tygodnie nagrać. To jak już Balerun będzie nagrany do końca, to już będzie spokój. Wtedy trzeba będzie się za Balerona trzeba wstawić. Jak to zajęcie Balerun skończy, będzie marzec. Miałem do końca stycznia go nagrać, ale nie wyszło. O miesiąc się przesunęło, no ale trudno. Wtedy drugi odcinek miał kilka minut wstawy. Mam bufleta na zasadzie, zobaczę. Wtedy buflet był poniedziałki, piątki, to fajnie były. Nie wiem, czy lepiej Fleta, czy lepiej Elengrada do zakończenia. We wtorki i piątki, kiedy bym musiał być. Dobra, jakoś się ustawił. We wtorki i soboty. M-Click na razie by został raz. Myślę, że M-Click by na razie raz został.
Potem do zakończenia Leningrada. Po zakończeniu Leningrada robił dwa razy był lęk. Chyba, że już wtedy wiem, który zwrócił, ale na pewno. Tak sobie przynajmniej myślę. Dobra, coś wyczarujemy. Coś się wyczaruje. A może jak tak serio się na i poszło. Nie wiem, pomyślę. Ale na razie bym wolał chyba nowych zaczynać. To przeciągnę się co mam, co rejestruję. Wiem, że tam mi ludzie o zielonka, bo nas Sidlerów prosili, więc... Ale to jest jeszcze za szybko. To jest teraz drugie kółko, nie? To jest dwa przejazdy w środku ze sobą. No, chyba dobra. Tak musi być wtedy. Ktoś tam ile to w kasie zrobi, nie? Wiadomo. Dobrze, że są fajne do marki, bo są niskie i długie. Wszystkie są niskie i pojemne. Jakby nie były pojemne, to cierpi długo. No, 14 tam, tak jak mówię. Dobrze, jest duży poprzecznik, to przynajmniej może nam wyczyć całe spokojnie. Tak to GPS na sobie chciałem. Na trzy rządki? Czemu na trzy rządki wiele? No teraz dopiero czwarty załapał. No i dobra. Będę kończył ten odcinek. Widzicie, wystarczyło, że taki kawałek typu marki zostawił odcinek, by wystarczyło. Ale dobra. Co, no dziękuję za oglądanie tego odcinka i na razie, nie? Ja sam będę dalej tutaj kopał na live i tyle. Na razie, papa. Do następnego. Cześć.